Dzień dobry, witam Was serdecznie. Wracam po dłuższej przerwie. Muszę Wam powiedzieć, że nie było mi chwilę, ale to dlatego, że nagrywałam kurs programowania z wydawnictwem Helion, które wydało ten kurs. Kurs się dobrze sprzedaje, ma fajną cenę, także polecam. Taki pełny kurs od poziomu 0 do poziomu maturalnego, nacechowany mocno algorytmiką i bonusem są rozwiązania wszystkich zadań maturalnych opublikowanych przez CKE pod nową formułę, wszystkich z programowania, czyli wszystkie matury pokazowe, informatory, matura majowa 2023 oczywiście, wszystkie. No a dzisiaj spróbujmy podsumować wszystkie trzy metody sortowania tak zwanego kwadratowego, czyli bąbelki, wstawianie i wybieranie, i dzisiejszy film to co wiesz na temat metod porządkowania zbiorów o złożoności kwadratowej. Więc tak jak mówię, mamy do czynienia tutaj z trzema w podstawie programowej: bąbelki, wstawianie i wybieranie. Kody każdej z tych metod mogą wyglądać następująco. Bąbelkowe powtarza tyle razy, ile jest elementów, porównywanie dwóch sąsiednich wartości ze sobą, ewentualna zamiana miejscami, jeśli zaburzają docelowy porządek. I taki pojedynczy spacerek dla każdego elementu wywali największy na koniec tablicy. Tak? Jeśli będziemy porównywać dwa sąsiadujące ze sobą w takim pojedynczym spacerku, to jest to, co widzicie w żółtej ramce, czyli od zerowego do jakiejś kreski, na kresce na końcu wystąpi największy. Wywalimy go tam, bo będzie się przeciskał pomiędzy wszystkie, wyprzedzał wszystkie, które są od niego mniejsze, spychając je na lewo. No i to wszystko trzeba powtórzyć tak długo, dopóki elementy się nie skończą, dopóki każdy nie stanie na swoim miejscu, więc to n razy, czy też n minus 1 razy. Wstawianie dla każdej wartości, weź tą wartość i umieść ją we właściwym miejscu wśród elementów wcześniej posortowanych. Czyli porównujemy, czy ten i plus pierwszy, czyli ten za, jest, powinien wyprzedzić i ty. Jak tak, to wyprzedza, a jak nie, to przerywamy tą pętlę i już dalej go nie przeciskamy. I wykonujemy to oczywiście dla każdego elementu z części nieposortowanej, czyli dla każdego elementu w zbiorze. Właściwie od pierwszego, czyli zerowego, nie musimy wciskać, bo przed nim nic nie stoi, prawda? No i sortowanie przez wybieranie, no to w coraz krótszym nieuporządkowanym fragmencie znajdujemy najmniejszy i ustawiamy go na pierwszym miejscu, rozszerzając w ten sposób część posortowaną. Czyli najmniejszy jest na początku T od P, powiedzmy, że robimy to w fragmencie od P do końca tablicy, zapamiętujemy, gdzie ten najmniejszy, czyli na razie na pozycji P, i dla wszystkich elementów od P plus 1 do końca porównujemy każdy z nich, czy jest może mniejszy od dotychczas przez nas uznawany za najmniejszy. Jeśli tak, to najmniejszy to jest T od I. I zapamiętujemy, gdzie ten najmniejszy. I oczywiście wykonujemy to tyle razy, żeby wyłonić w każdym podzbiorze ten najmniejszy, bo każdy element musi znaleźć swoje miejsce. Wszystkie trzy metody mówimy, że mają złożoność kwadratową w funkcji ilości danych na wejściu, czyli w tak zwanej notacji omikron, notacja O, złożoność n kwadrat. Co to znaczy? To znaczy, że funkcja opisująca zależność ilości wykonań instrukcji tak zwanej dominującej od ilości danych na wejściu jest funkcją kwadratową. Jak rozpoznać, która instrukcja jest dominująca w tych kodach? No więc to jest taka, która powtarza się największą liczbę razy przy najbardziej pesymistycznym przypadku, czyli przy najmniej korzystnym układzie danych. To jest taka, której ilość wzrasta znacząco ze zwiększeniem ilości danych do sortowania, na którą ilość wykonań ma wpływ ilość danych. Jasne? Czyli przyjrzyjmy się w bąbelkach. Oczywiście są to porównania i podstawienia, czyli my ciągle porównujemy dwa sąsiednie, przechadzając się po tablicy od lewej do prawej, i jeśli skończymy, zaczynamy właściwie od początku i znów się przechadzamy, żeby wyłonić następny. Więc te porównania i te zamiany, które w pesymistycznym przypadku będzie maksymalnie dużo. We wstawianiu porównania i przestawiania. Tutaj trzeba uważać, bo no co prawda jest sobie porównywanie, ale jest też break, który może wpływać na skrócenie tej środkowej, tej wewnętrznej pętli. Prawda? Jak to działa? No i gdybyśmy chcieli czwórkę wstawić pomiędzy elementy posortowane, to będziemy ją porównywać z siódemką i musimy przestawić.
Przed piątkę musimy przestawić, a przed trójkę nie musimy przestawić i wtedy właśnie jest break i okazuje się, że my tej czwórki nie będziemy już porównywać z tą drugą trójką i z tą jedynką i z żadnymi elementami, które tu na lewo stoją. Więc to jest zysk, ale pamiętajmy, szacując złożoność, myślimy o przypadku pesymistycznym. Więc ten break nie ma dla nas znaczenia. Czyli porównania i przestawienia. I sortowanie przez wybieranie, porównania użyte do znajdowania wartości najmniejszej jest ich tyle, ile elementów, no bo nie da się szybciej znaleźć najmniejszego niż wykonując n elementów, czy też n minus 1 elementów, prawda? Na każdy element musimy raz spojrzeć i porównać go z tym najmniejszym, tymczasowym najmniejszym, powiedzmy. I po prostu to jest instrukcja, operacja wiodąca u nas. Czyli ile tak naprawdę? Jeśli robiliśmy bąbelki, to w pierwszym spacerku mieliśmy n minus 1 par ze sobą porównany. W następnym spacerku już tylko n minus 2, bo ten jeden element można było ominąć, on już stał na swoim miejscu, prawda? I tak dalej, na końcu jedna para. Jeśli robiliśmy wstawianie, no to przy pesymistycznym układzie pierwszy element, tylko jeden element musiał wyprzedzić, bo przed nim stał tylko jeden, którego należało wyprzedzić, więcej nie było. W drugim przypadku już stały dwa elementy, obydwa trzeba wyprzedzić. W trzecim przypadku wszystkie trzy trzeba wyprzedzić. Na końcu n-ty wyprzedza wszystkie n minus 1, więc to jest znowu ten sam wzór. A sortowanie przez wybieranie? Żeby znaleźć najmniejszy spośród n elementów, zrobimy n minus 1 porównań. Jeśli zbiór skrócimy o jedno, bo już ten najmniejszy odłożyliśmy na bok, to następnie zrobimy n minus 2 porównań, żeby znaleźć najmniejszy wśród n minus 2 elementów. I tak dalej, na końcu jak będą dwa elementy, to zrobimy jedno porównanie, żeby wśród tych dwóch znaleźć wartość najmniejszą. I co to jest? Suma ciągu arytmetycznego, więc element pierwszy plus element ostatni przez 2 razy ilość elementów. Czyli tak naprawdę n razy n minus 1 przez 2. I co to jest? Oczywiście funkcja kwadratowa. Widzimy to? Czyli w przypadku pesymistycznym dla n elementów w przybliżeniu mamy n kwadrat operacji. Czy możemy spodziewać się zmniejszenia ilości operacji przy bardziej korzystnym układzie danych? Oczywiście nie ma to żadnego wpływu na złożoność pesymistyczną. W notacji omikron zostaje to, co było. Ale przyjrzyjmy się tym trzem kodom i zastanówmy się, gdyby układ był bardziej korzystny, a nie taki pesymistyczny, to która tutaj metoda trochę zyska. Co przez takie przyglądanie się zyskujemy? No sprawdzamy, czy dobrze rozumiemy sposoby działania tych metod na przykład. Więc sortujemy dane już posortowane. Tak, tak to będzie właśnie przez nas wymyślony najbardziej korzystny przypadek. Zobaczymy, jak się spiszą nasze metody. Sortowanie bąbelkowe. No więc ono sprawdzać będzie sobie zawsze te pary. Najwyżej uzyskamy odpowiedź, nie, nie trzeba zamieniać i przestawień będzie 0, prawda? Bo nic nie będzie trzeba zamieniać, ale te pary będą przestawiane. Sortowanie przez wstawianie. Każdy element nie ma nikogo do wyprzedzania, więc dla każdego elementu tylko sprawdzimy pierwszy z lewej, czy trzeba go wyprzedzać, nie. I nastąpi break, więc przestawień będzie 0, a porównań tylko tyle, co jest elementów, a tak naprawdę n minus 1 nawet. A sortowanie przez wybieranie? Szukanie minimum, nawet jeśli są już posortowane, i tak sprawdzimy wszystkie, każdy pojedynczy po razie, prawda? Żeby się przekonać, czy nie znaleźliśmy nic mniejszego. Zamiany, no też będzie ich ciągle tyle samo, ponieważ my tu nigdzie nie sprawdzamy, czy to jest akurat zamiana tego samego z tym samym. Tutaj akurat do tego będą się sprowadzać zamiany. Ale będą. No więc tyle. Teraz sprawdźmy na kilku pytaniach testowych, czy dobrze Wam idzie, czy dobrze tutaj zrozumieliście sposoby działania tych trzech metod. Jeśli nie, to wróćcie do filmów z playlisty o metodach porządkowania zbiorów. Zaczynajmy. Sprawdź, czy potrafisz. Pytanie pierwsze. Dla zbioru 10-elementowego nazwanego A, złożonego z 10 intów, tak, z losowych wartości, wykonano poniższy algorytm. Co uzyskano? Na chwilę zatrzymajcie sobie film, przyjrzyjcie się, która odpowiedź tutaj jest prawidłowa. Oczywiście wartość największa jest teraz w A od 9. Zrobiliśmy pojedynczy spacerek w sortowaniu bąbelkowym, prawda? Pojedynczy, czyli wypchnęliśmy największą na koniec. Pytanie drugie. Znajdź najmniejszą wartość w zbiorze, wyjmij ją ze swojego miejsca i odłóż na bok. Jeśli powtórzysz to pewną liczbę razy,
To uporządkujesz zbiór. Jaka to metoda sortowania? Chwilę na zastanowienie. Oczywiście jest to wybieranie, wybieranie najmniejszego elementu. Wybieranie, sortowanie przez wybieranie. Pytanie trzecie. Weź pierwszy z brzegu element z części nieuporządkowanej i wykonaj pewne kroki, by umieścić go we właściwym miejscu wśród elementów części nieuporządkowanych. I jaka to metoda? Chwilę na zastanowienie. Oczywiście jest to wstawianie. Prawda? Kolejne pytanie. Zdefiniujmy pojedynczą operację jako. Porównaj ze sobą dwa sąsiadujące elementy i zamień miejscami, jeśli pierwszy jest większy od drugiego. Ile najmniej razy należy powtórzyć tę operację dla n elementów, aby niezależnie od układu wartości na wejściu, największą wartość ustawić na końcu? Chwilę na zastanowienie. Oczywiście n-1. To jest znowu pojedynczy spacerek w sortowaniu bąbelkowym, prawda? I kolejne pytanie. Troszkę zmieńmy. A teraz do czynienia mamy z tym samym i chcemy powtórzyć tę operację pewną ilość razy, tak, by najmniejsza wartość stanęła na początku. To znaczy, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że ta najmniejsza stanie na początku, niezależnie od tego, jaki będzie układ danych, nawet przy pesymistycznie odwrotnie posortowanych. Ile wtedy zrobimy tych operacji? Porównaj ze sobą dwa sąsiadujące. Oczywiście, żeby największe wywalić na prawą stronę, zrobimy n-1 porównań. Kolejne na prawą stronę na przedostatniej pozycji n-2 porównań. I tak dalej, na końcu tylko jedno porównanie. I co to jest? Oczywiście to jest ten kwadrat. Kolejne pytanie. Ile przesunięć elementów wykona algorytm sortowania przez stawianie dla tablicy sześciu wartości, które na wejściu już są posortowane? Oczywiście odpowiedzią jest 0. Nie będzie przestawień. Elementy już są posortowane, więc nie będzie trzeba nic przesunąć. Ile przesunięć elementów wykona algorytm sortowania przez stawianie do tablicy 5 wartości, które na wejściu są posortowane w odwrotnym kierunku? Ile? Chwilę na zastanowienie. No i co? Przeanalizujmy sytuację. 8 trzeba najpierw wstawić, tak działa wstawianie, prawda? Przed 9, więc tutaj będzie jedno przesunięcie. 7, dwa przesunięcia, czyli jedno przesunięcie plus 2, plus 3, plus 4 na końcu, czyli razem 10 przesunięć. Ile przesunięć elementów wykona algorytm sortowania przestawiania dla tablicy 25 wartości? Chwila na zastanowienie. Oczywiście. Mam nadzieję, że każdy z Was już domyślał się odpowiedzi. Tak naprawdę to wychodzi 300 przesunięć. I ostatnie pytanie. Sortując pewnym algorytmem ciąg, w pewnym momencie trzy pierwsze i trzy ostatnie wartości mają powstać. Jaki zastosowano algorytm? Chwilę na zastanowienie. Gdyby to było wybieranie najmniejszego, to byśmy co? Najpierw byśmy wybrali jedyneczkę i ustawili ją na lewo. Prawda? Więc to na pewno nie jest wybieranie. Gdybyśmy mieli wstawianie, to czwóreczka musiałaby wyprzedzić siódemkę, ok, ale zobaczmy, dwójki musiałyby wyprzedzić czwórki, prawda? No więc to wybieranie, wstawianie też nie jest. I co to jest? Oczywiście bąbelki. Jakbyście sobie wzięli kartkę i rozpisali te zamiany, jak to będzie po kolei wędrowało, to się okaże, że w pewnym momencie rzeczywiście taki porządek uzyskamy. Siódemka przesuwa się na prawo w pierwszym spacerku, tak długo aż nie napotka dziewiątki. Na końcu siódemka staje przed dziewiątką i spychając w międzyczasie elementy mniejsze od siebie na lewo, w pewnym momencie rzeczywiście uzyskamy taki to układ wartości. Więc odpowiedzią są bąbelki. Więc okazuje się, że dużo wiesz na temat metod porządkowania zbiorów o złożoności kwadratowej. Być może niepotrzebnie obejrzałaś ten film. Mam nadzieję, że on jednak coś wyjaśni, a jeśli nie, to wróć do filmów, które opowiadają o metodach. I jeszcze raz obejrzyj ten. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych moich filmach.